Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was kolejną Squishy Mesh Ball, czyli piłeczkę odstresowującą. Już doskonale powinniście znać naszą piłeczkę Squishy Mesh Ball, a tym razem mamy Squishy Mesh Ball tylko w głowie Frankensteina. Ta piłeczka nazywa się właśnie Frankenstein. Musimy ją najpierw uwolnić z opakowania. I jest to zabawka dla dzieci ponad... od trzeciego roku życia, przepraszam. I zaraz zobaczymy, jak ona wygląda. Zaraz zobaczymy, czy ona jest tutaj połączona z Frankensteinem. Tak, zobaczcie, jest. Mamy takie plastikowe łączenie, także nie można jej wyjąć. No chyba, żebyśmy chcieli, to trzeba sobie to łączenie po prostu przeciąć. I zobaczcie, kiedy wciśniemy tę piłeczkę, to przez tą siatkę wychodzą nam jaśniejsze, różowe takie kuleczki. Kiedy tej piłeczki nie ciskamy, to jest taka po prostu fioletowa, a po ściśnięciu zmienia kolor na jaśniejszy. I w zależności od tego, jak mocno ściskamy, to ten kolor jest coraz jaśniejszy. Możemy sobie ścisnąć samą piłeczkę albo z tą głową razem. Te kuleczki, które wychodzą przez tą siatkę, są bardzo fajne w dotyku. Z tą głową wygląda to jeszcze fajniej. Ta piłeczka jest mózgiem Frankensteina, wychodzi mu z głowy, świetnie to wygląda, trzeba przyznać. To jest taka właśnie nowa edycja tej piłeczki i trzeba ją ścisnąć całkiem mocno, ponieważ ta piłeczka jest całkiem twarda. W środku mamy płynny glutek, ale ta piłeczka jest dosyć twarda, trzeba to przyznać. Trzeba mocno ścisnąć, żeby te kuleczki nam wyszły. Wydaje mi się, że w tej serii jeszcze jest kilka potworów. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, bo to jest tylko Frankenstein, pierwszy z tej całej serii. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to piszcie nam w komentarzach. Jeżeli ten film i ta zabawka Wam się podobały, to czekamy na kciuki w górę. Komentujcie, subskrybujcie, żebyście byli zawsze na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.